Cześć, witajcie. W dzisiejszym odcinku omawiamy kosze z serii Keter Gear, więc zapraszam. Dziś omawiamy kosze systemu Keter Gear. Kto użytkuje, ten kojarzy. Keter Gear jest to system pancerny, jest to system może nie dość rozbudowany na naszym rynku, ale ma podstawowe elementy, które naprawdę zadowolą niejednego profesjonalistę, jak i majsterkowicza. Więc jeżeli ktoś nie kojarzy, to zapraszam do prezentacji na moim kanale w playlisty o Keterze. Tam jest omówiony jest system, ogólnie omówiony jest kilka elementów i dziś chcę Wam pokazać naprawdę ciekawe kosze, nie dla osób, którzy to znają, to dla osób, którzy zaczynają przygodę, ponieważ kosze nie muszą służyć tylko do pracy, nie tylko do warsztatu, ale również do użytku domowego, na przykład przechowywanie różnych elementów niepotrzebnych, potrzebnych, segregacji nie tylko w domu, ale również na przykład i w spiżarni, czyli segregacja na przykład warzyw, owoców, czegokolwiek nam żywnie się podoba, tak szczerze mówiąc. I dziś właśnie pokażę Wam kosze, które są naprawdę bardzo świetnym rozwiązaniem i naprawdę bardzo fajnym produktem godnym wzięcia po prostu tego pod uwagę. Mamy tutaj 33,8 litra, więc naprawdę dość spore te kosze. Są, jak widzicie, fajnie zrobione. Mamy tutaj bardzo ciekawy krój, mamy fajne przeżebrowanie. Dzięki temu wszystkie elementy, które będziemy wrzucać do środka, będą nam oddychały po prostu, więc nie ma tutaj problemu, żeby coś tam tutaj nam kisło, zakisło i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście podstawa jest pełna, od środka prezentuje się to tak, zobaczcie, naprawdę jest kupa miejsca. Mamy tutaj duże logo, oczywiście, jak na Ketera przystało, i mamy metalowe ćpienie, które służą jako konektory do łączenia skrzynek na skrzynce. Dzięki temu mamy jedno wielką całość i nic nam się tutaj nie rozwala, ale możemy również tych rączek używać jako właśnie dźwigienki do przenoszenia, ponieważ naprawdę bardzo wygodnie się w nich trzyma i mamy tutaj fajne tak ogumowane te rączki, te konektory, dzięki temu możemy śmiało przenosić nawet ciężko zapakowane elementy w takich koszach. Więc naprawdę świetne rozwiązanie, jeżeli chodzi o takie kosze. Mamy tutaj też fajne dwie podziałki, które możemy na przykład w przyszłości za pomocą kawałka sklejki przedzielić kosz na trzy elementy, więc to też naprawdę spoko. Możemy posegregować sobie w jednym koszu na przykład trzy rodzaje różnych akcesorii. Tak jak mówiłem, kosz może służyć nie tylko do warsztatu, tak jak ja po większości używam koszy do segregacji różnych elementów, lub na przykład w taki jeden kosz nieraz biorę różne elementy z innych zestawów i jadę z tym na robotę, bo jest naprawdę wygodniej potem mi z tego kosza po prostu położyć, rozpakować wszystko na miejsce, jeżeli nie potrzebuję na przykład drugiego zestawu, tylko potrzebuję kilka elementów z niego, więc to jest naprawdę spoko. Lub naprawdę użytkowanie na co dzień, czyli na przykład w spiżarce, w domu, nawet dzieci zadowolone z takich koszów, ponieważ waga ich jest naprawdę niewielka, są bardzo wytrzymałe. Dzięki temu nawet nasi ukochani mogą sobie tutaj zagospodarować takie kosze, wrzucić jakieś zabawki, samochody i inne tam dziecinne rzeczy. Więc naprawdę świetne rozwiązanie, ponieważ koszt takich koszy jest naprawdę niewielki, a wytrzymałość jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Ja również swoich koszy używam przy wykończeniach. Dzięki temu mam zagospodarowane różne szpachelki, różne na przykład kuwetki,
co mi żywnie podoba, jakieś pace, nie pace, kielnie, papiery ścierne i tak dalej, ale tak jak mówiłem, nawet używam tak, że po prostu wrzucam jakieś elektronarzędzia i jadę z tym na robotę. Na przykład montowałem ostatnio, wymieniałem siłowniki w samochodzie i też wziąłem sobie kosz, wziąłem potrzebne akcesoria, które mi są potrzebne do właśnie wymiany siłowniku i wszystko w jednym koszu po prostu podszedłem sobie pod samochód i zrobiłem, wykonałem to, co chciałem. Możemy takiego kosza nawet użyć jako pojemnika transportowego właśnie w samochodzie. Nie ma z tym problemu. Gabaryty, design, wygląd naprawdę jest na bardzo wysokim poziomie i moim zdaniem nie ma czego się wstydzić. Tyle w temacie. Dajcie znać w komentarzach, co o tym sądzicie. Czy waszym zdaniem kosze od Ketera Gira są naprawdę fajne, czy nie fajne? Czy warto w nie inwestować? Ja mogę wspomnieć, że koszt takiego kosza to jest około 155 zł na dzień dzisiejszy, więc moim zdaniem warto kupić raz a dobrze, ponieważ te zwykłe pojemniki, które kupujemy w takich marketach i tak dalej, nie oszukujmy się, one nie są zbyt trwałe. Okazuje się, że po sezonie albo po roku szlakie trafia, po prostu gdzieś tam się stanie, gdzieś tam się cuknie i po prostu wszystko pęka. Tutaj naprawdę takiego czegoś nie ma. Kosze są na tyle przeżebrowane, na tyle skonstruowane w ten sposób, że naprawdę są pancerne. Jeszcze raz. Komentujcie, lajkujcie, trzymajcie się, do następnego. Cześć!